Hej, hej, witajcie. Jest to taki mój pierwszy odcinek informacyjny w nowej formie, że tak bym powiedział. Nagrywam tylko swój głos, może to będzie się obrazek, może po prostu czarne tło, ale chcę wam trochę powiedzieć, no i zaczynając od najważniejszego tematu. Mam 300 widzów! Yeah! Tak, świetnie to idzie. Po prostu nawet nie spodziewałem się, że... Przecież jeszcze pamiętam 18 lipca. Wstawiałem odcinek z Drafta, w którym to wraz z Rokudzinem chcieliśmy uczcić właśnie tym odcinkiem to, że mam 100 widzów. Minęły wakacje, wiele materiałów nowych się pojawiło i co? 300 widzów! To właściwie w tej oto chwili 302, ale dobra. Co ja mam wam powiedzieć jeszcze? Z tej okazji zacząłem serię Wiedźmin. Wiedźmin, zaczynam serię. Już pierwsze odcinki możecie patrzeć u mnie, zobaczyć u mnie na kanale. Ale jeżeli chodzi o S-Drafta, tak. Temat, który mnie trochę denerwuje. No, sam nie wiem dlaczego, ale to znaczy jest dosyć irytujący. Tak. Odcinek 10 S-Drafta. Nie ma? Jest. Ten odcinek nazywa się Epilog. Jeżeli... No przepraszam, ale... Po to jest mój kanał i po to tam zrobiłem dla was specjalne playlisty, abyście mogli widzieć, jakie mam materiały. Tam w tej, na tej playliście jest Minecraft Icecraft Epilog, czyli odcinek Epilog to jest koniec czegoś. Kapujecie? To jest po prostu koniec Icecraft 1. Będzie Icecraft 2, tak, to niezaprzeczalne będzie. Gdzie będzie arcy się rozgrywała, czy będzie dodatkowy, czy będą dodatkowi aktorzy? O tym powiemy wam, no, jak sami zaplanujemy. Mamy już, raczej miejsce mamy zaplanowane. Mniej więcej scenariusz też. Co tam jeszcze? Dobra, sprawdźcie tyle, jak coś mi się przypomni, to wam powiem. Teraz kwestia moich serii dwóch przygodowych, czyli Raymana trójki oraz Crasha trójki. Tak, obie są zakończone, do Crasha będą jeszcze bonusy. Do Raymana może jeden bonus, ale nie duży. Tego jeszcze nie wiem. Rayman 2. Prosiło mnie o tego let's playa parę osób. Mówiło, że argumentując to tym, że nie umiem przejść tego i tamtego. Bardzo fajnie wygląda twój let's play i chętnie cię zobaczę w Rayman 2. Myślę, że zobaczę. Teraz mam na pewno Borderlands na głowie, które nie mamy zamiaru przestać nagrywać. Mam jeszcze na dysku parę odcinków Wiedźmina i będę ogólnie grał całą serię. Ta seria będzie przeogromna. W najbliższych dniach możecie się spodziewać Wiedźmina, obrad treści o stołu, które mam nagrane, które wiem, że ich nie było odrobnie długo, ale nie chcę na nikogo zwalać winy, ale no niestety nasz widz nie wiem, tam mówił, kto dokładnie, sami zaczęliśmy w odcinku, no nie miał jak dokończyć, myśleliśmy, że na nią poczekamy. No niestety to nie było takie proste, ponieważ nie odpowiada, na Skype'ie to nie było od paru dni. No i niestety, no przepraszam was za to. Co do mojego kanału. Z okazji 500 widzów już zaplanowaliśmy z Rodzinem założenie Twittera. Twitter zakładam z przyczyny dosyć prostej. Mówiłem już o niej no nie raz jak biuletyn napisałem, że biuletyny znikają pod tą falą filmików, które przesyłam. Ja przesyłam dosyć często, teraz po wakacjach. Teraz po wakacjach trochę mniej, ale ogólnie w wakacjach mnóstwo przesyłam. Jak pojawił się biuletyn, a na przykład były dwa filmiki na dzień, no to po dwóch, trzech dniach już nie było tego biuletynu. Twitter to będzie takie ode mnie dla was, a to nie dopiero z raz 500 widzów. Spatrzę w przyszłość. Nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Chyba temat takie najważniejsze wyczerpałem. Teraz właśnie siedzę na moim kanale na YouTubie. Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć wam? Escape'y. Escape będą, jak znajdziemy jakąś fajną mapkę, jak będziemy mieli czas. Więc możliwe, że całkiem w niedalekiej przyszłości. Spadłem w ręce recenzję. Planuję, już mam kawałek nagranej recenzji gry Spyro. Spyro? Spyro.
No to smoczka. Wiecie, taki w sumie gra jako taka powiązana z Crashem. No ale mam właśnie w planach, żeby zrobić recenzję z tej gry. Bo z Crasha, to wiecie, to z Crashem mam obcykanego. A Spyro to jest takie coś nowego. Quadratland, właśnie. To chyba najważniejsze, co miałem poruszyć, to zapomniałem. Quadratland będzie miał jeszcze jeden odcinek. Potem możliwe, że seria zgaśnie. Ale poczekajcie, spokojnie. Wszystko wam wytłumaczę. Tak więc, seria zgaśnie. To takie wielkie słowa są, ale chodzi dokładnie o to, że wychodzi ten przeogromny Adventure Update. Quadratland Minecraft jest to serią Let's Play Minecraft, a Let's Play Minecraftów, samych polskich, jest tyle, że z tego wybić się nie da. Icecraft jest serią popularną, no to on jest popularny, ale z tego po prostu wybić się nie da. Tak więc taka propozycja, w sumie ode mnie, wiem, że miałem pokazać się, Tor buduje. Quadratland będzie. Będzie, ale będzie bardzo rzadko, będzie wychodził okazjonalnie, jak będę chciał wam coś fajnego pokazać. Będzie nowa seria, kwadratówka. Takie fikuśne połączenie nazw Quadratland i przygodówka. Przygodowe. Więc kwadratówka. Będzie to z Adventure Update'u, czyli tego trybu Adventure. Myślę, że będzie fajnie. Widziałem zmiany i myślę, że będę miał mnóstwo do pokazania. Będę gadał, 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 podniecał się i tak dalej. No ale jest czego. No i to chyba tyle na temat Minecrafta. Wiem, że tak kończę nagle, ale chyba to tyle. Nagrania już mam 7 minut, cholera. Jeszcze tak patrzę, serię. Pomysły Minecraft. No wiecie, pomysły jak pomysły. Pomysły powinny być oryginalne. Ja nie mam teraz do tego głowy. Jak wymyślę coś fajnego, to może coś z tego będzie. Aha, moje planowane serie. Wiedźmin 2. No, przykro mi powiedzieć, ale mój komputer jednak to nie ogarnie tak, jakbym chciał. Chciałbym to, że ogarnę na wysokich, a on tego, za przepraszam, ni cholery nie ogarnie. No, po prostu do Wiedźmina potrzebuję nowego komputera, którego zakup mam w planach. Rayman 2, tak jak mówiłem wcześniej, Ghostmaster. Jest to gra przygodowa, której odcinek miałem nagrany, ale Camtasia mi świrowała. Teraz chyba od nowa zacznę rywać. Z czasem po Wiedźminie się chyba zacznie pojawiać, może w trakcie Wiedźmina. Myślę, że fajna gra, myślę, że jest bardzo zła. Assassin's Creed 1. Będzie to seria, też bardzo możliwe, że będzie ta seria. Gra mi się spodobała, myślę, że jak będę skakał z dachu na dach, to będzie coś wielkiego. Dark Messiah jest zawieszony, na razie chyba nieodwołalnie. Nie wiem, po prostu, najprościej mówiąc, straciłem zapał do tej gry. Myślałem, jak nagrywałem coś w Quadratlantie, mając 15 widzów bodajże, myślałem, że to będzie sukces, przebój, ale po prostu ta gra jest, no ale nie jest nudna, ona jest po prostu taka. Dalej, League of Legends. Tak, będzie się pojawiało, ale co jakiś czas. Dlatego właśnie po lewej stronie, tam gdzie macie informację, mój awatar, słodziutki, macie tam informacje, jakie let's play są aktywne, jakie są poboczne, jakie są zapowiedzi, jakie są zawieszone i zakończone. Poboczne to takie, które się pojawiają, są, ale się nie pojawiają jakoś w określonych odstępach czasu. Aktywne teraz mam spadem w ręce, które też chyba przeniosę do pobocznych, bo to jest poboczne. Obiad teraz został, są, no nie są zawieszone, ja mam odcinek, tylko mówiłem, miałem sporo problemów, wrzucę go dzisiaj, chyba dogram ostatnie fragmenty. No i Wiedźmin 1 teraz będzie dominował na moim kanale i naprawdę zapraszam was do komentacji, oj, subskrypcji i tak dalej moich materiałów. I chyba będę to kończył, bo już nie ma co gadać tak długo. Już tak gadam dobre 9 minut. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Zapraszam do wszystkich moich serii i na mój kanał na YouTubie. No i jakby się pożegnać. Po prostu do zobaczenia. Hej!